Jesteśmy, nawet jeśli nas nie widać. O, już nas teraz widać. To jest Info Poranek w TVP Info. Z mojej lewej strony Kamila Rachwalska. Rachwalska i Bartosz Cybeńko. Witamy Państwa. Dzień dobry. Dzisiejszy poranek poświęcimy temu, co dzieje się wokół podkomisji smoleńskiej, która za czasów Antoniego Macierewicza miała badać hipotezę, między innymi hipotezę o zamachu w Smoleńsku, kiedy doszło do tego 10 kwietnia 2010 roku. U nas analizy i komentarze. A działania tej podkomisji smoleńskiej zbadał zespół do spraw funkcjonowania właśnie tej komisji. Wiemy, że będzie 41 zawiadomień do prokuratury, w tym 24 dotyczące samego Antoniego Macierewicza. U nas w poranku przez te kilka godzin przeanalizujemy to, co ten zespół badawczy składający się z ekspertów powiedział nam wczoraj w raporcie. No, wiceminister obrony narodowej, minister obrony narodowej oraz eksperci obszernie przedstawili wnioski ze swojego raportu. Zawiadomienia do prokuratury to jedno, ale do tego mamy też jeszcze bardzo dużo takich wniosków, jeżeli chodzi o finanse, bo ta podkomisja kosztowała no, kilkadziesiąt milionów złotych, już nie licząc samolotu Tu-102, czyli tego, który mieliśmy drugi na stanie. On został zniszczony według tego, jak co sprawdzili ludzie z tego zespołu badawczego. No, samolot dzisiaj się nie nadaje do niczego, właściwie jest wrakiem. W sumie te koszty to 81 milionów złotych. To właśnie też będzie brane pod uwagę w naszych dzisiejszych rozpatrywaniach i pytaniach do ekspertów, z którymi będziemy spotykać się i pytać się, co dalej z tymi ustaleniami zespołu do spraw funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Nie o godzinie 7 jeszcze, to też zapowiadam już teraz, brytyjski ekspert do spraw lotnictwa Chris Protero w kolejnym wywiadzie specjalnie dla TVP Info. O godzinie 7 wyemitujemy to Państwu. No to teraz zaczynamy program. Kamilo, pozwolisz, że ja zacznę i się będziemy wymieniać dzisiaj co pół godziny. Jasne. Zrobimy sobie w ten sposób, w takiej formie. No super. To dzięki. Do zobaczenia. Powodzenia.